A teraz w Teatrze Biograficznym, ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii, Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 3, Year of the Dragon. I... Dół, góra, dziękuję bardzo. A więc dziś, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, będziemy robić Desert Ruins. A więc idziemy. I tak zapamiętałem tylko dlatego tą nazwę, że to był poziom Sonica 06. Dobrze o tym myślałem. Swoją drogą chciałem coś tylko zrobić jeszcze z R6, spróbować to zrobić. Czy się uda? Czy się nie uda? Nie uda się. No dobra, więc wchodzimy do poziomu. Wii! Nie Wii, jako konsatku, Wii jako onomatopeja. O! Takie mądre rymy. Już nie będę mówił o tym samochodzie. Dobra, od razu was rozwalę, żebyście mnie nie wnerwiali. Elo. Hello! You must be Spyro. A lot of people are talking about all the things you've done for them. Do you think you could help find my girlfriend, Tara? She went off to raid the tomb of the stone golem, and I haven't seen her since. I'd go look inside the tomb myself, but you know there's all these scorpions and stuff. Tara poszła zwiedzać świątynię. W sensie, że tomb. Dla tych, którzy nie wiedzą, aluzja do Lara Croft Tomb Raider. Przecież nie wiem, kto by w sumie mógł nie wiedzieć, kto to jest Lara Croft. Przecież są filmy, słyszałem nawet, że komiksy. Gry. No chyba sobie ktoś ze mnie jaja robi. Ledwie początek odcinka, już śmierć. No już myślałem, że mnie dobiją i będzie jeszcze dodatkowo game over. No dobra. Die. Dobra. Hello. Chyba to jak cheatowanie. No nie, Pixel cheatuje! Te cheaterze! Jak tam wlecieć? Błagam. A pupa nie wlecieć, to jest taka sama rzecz jak z tym poziomem w Spyro 2. O nie. Ej, koleś, ja się znam. Ty byłeś w Spyro 1, tylko że... Jakby trochę zmieniłeś żywioł i image. Może co dzisiaj mówi na ten image? No ty mały... A już myślałem, że uda mi się, a tu nie. No i kupa. No i kupsko. No i dziękuję. Nie! Nie! Wszystko się tu topi. E? O-o. Nie! Wszyscy, że to nie taki był pomysł. No. Zdecydowanie to nie był pomysł na przejście tego. Dobra. Teraz ty. A jestem głupi. O, a jednak nie. To się nazywa wyczucie czasu. Kurde, a nie głupota. Coś sądzę, że w tym poziomie dużo razy będziecie widzieć zieloną i niebieską spark. Nie. O, ten timing, that time to. Dobra. To mi wygląda zbyt podejrzanie. A tam się przeleca, a co się będę, kurde. Znaczy nie siebie przeleca, no nieważne. Dobra. Uratowaliśmy Andy'ego! Dobra, dziękuję. Siu. I błagam, ja dzisiaj nie chcę mieć takiej akcji, że... Nie! Że zapomnę jakiegoś... Że nie znajdę jakiegoś... klejnotu. Uratowaliśmy Nelly! Okej, dzięki Nelly. Ja dzisiaj po prostu nie chcę... Nie znaleźć jakiegoś klejnotu. Chcę po prostu przejść ten poziom, że tak to mogę nazwać, za pierwszym razem i na 100%. A nie, że... Tak samo jak poziom Sparks niedawno. To jest moje marzenie.
Dobra, a więc poziom Shili. Od razu go zrobię, a nie najpierw ukończę poziom, bo tak. I'm just off for a bit of a walkabout right now. You know, sometimes you just long for the simple, old-fashioned pleasures of yesteryear, don't you? Dobra. A więc idziemy na przechadzkę, czyli poziom 2,5D w Spyro. O kurde. Co to się stanęło się? O tym mały skorpioniku. Bym. 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 Rozwalił wszystkich. Dobra, daj mi to, daj mi to i BUM! Kurde, muszę kalaka. Dziękuję. BUM. BUM. Uratowaliśmy Lestera. Dziękuję. Rozwaliliśmy kolejnego gościa z... Jak się nazywało, kurde. Z Gagą. Pyk. Kolejny gość z Gagą w pupie tym razem, rozwalony. Kolejny gość ze z Gagą w żołądku rozwalony. I ktoś, kto ma wielki ból dupy, bo ma w nim kolec. Też rozwalony. Jestem w swoim żywiole, kurde. Pit. Zostawiliśmy Pita, który nie jest z myszki Miki. Coś tu zostawiliśmy? Nie. A więc dobrze. I 123 jajka zdobyte. Nice. Okej, okay, teraz lecimy tam. No nie! A było tak fajnie. No i cały misterny plan poszedł. Hop. Dziękuję, kurde. No kurde, jak ja nie lubię zbierać tych klejnotów bez Sparks. Zgubnie. Dobra. Moneybags. Hello darkness, my old friend. Fajnie, bo jakby był jakiś sposób na pamięcie tego, nagle moje PS3 zwariowało. Elo. Well, Spyro, I bet you're glad to see me. Nie. It just happens that I know the password to open the door to the tomb of the stone golem. But it seems to have slipped my mind for the moment. If you know what I mean. Your little son of a bear. Very well then. The password to open the tomb is... Are you ready? Gullible! Założę się, że to jest jakiś easter egg związany z Tomb Raiderem, tylko tu jest taki mały problem. Ja grałem tylko w jakieś dwie gry z Tomb Raiderem. Znaczy, dwie gry... No, Tomb Raider. Lara Croft, Tomb Raider, whatever. Więc no niestety, nie oczekujcie ode mnie, że ja to będę znał. W sumie muszę w końcu zagrać w Tomb Raidera, bo w Uncharted grałem, we wszystkie części. Znaczy, poza czwórką, bo obviously nie mam PS4. No nie fajnie, no przyznam. I teraz patrzcie. Well, look at you. Showing up here to raid the tomb after I've done all the work. I spend all day pressing switches and shoving boxes around and you just waltz in here expecting to claim the treasure. Well, might as well have it. Only turned out to be a lousy egg anyway. Panie i panowie, Lara Croft. Uratowałeś Marty'ego McFly'a. Idź, Lara. Albo Tara, whatever. Yeah. Szkoda, że nie było, że... Szkoda, że Spyro nie wychodził za czasów właśnie, kiedy czyli w sumie dzisiejszych czasów. To założę się, że pewnie byłaby jakieś jakiś easter egg związany ze Spider-Manem. Bo jak ktoś nie wie, to Insomniac robi grę ze Spider-Manem. Okej, okay, dzięki. Wystraszyłem się. O, oficjalnie się wystraszyłem.
Przyznam. No nie. I cała robota na marne. Elo. Elo. I takie my. Ła. Skrzaniaj. A cóż to? Czy to jest jakaś minigierka? Na szczęście nie. Pójdę najpierw tutaj, bo pewnie później o tym zapomnę. Okej. Okej. W sumie dużo ognia w tym poziomie. Chłe, chłe. Dużo ognia. Teraz myk! O. Nie rypłem. O, kolejna minigierka. Who would know? Okej, a tu co ja mam robić? No nie. No po prostu no nie. Ja cię pamiętam, kurde. To jest Spyro 2. I nie powiem, że to mile wspominam. Bo to było bardzo złe. Ja tej minigierki nienawidziłem jako młody. Gość, znaczy nie w Spyro 3, ale w Spyro 2. Zapomniałem włączyć czatu. Czata. Whatever. Dobra. Daj tam mi hajs. Nie kajs, tylko hajs. Okej, tu coś jest. Tu coś jest. Ile mi jeszcze zostało tego? 37. Czyli możliwe, że to jest ostatni? Zawsze myślę, że w tamtym będzie o. No nie, jeszcze są tu te Eiffelowe. Tak? Czy po prostu oni? Nie, po prostu jest tu hajs. Dwóch jest, okej. Okay. No na tych oni ma kasy? Szkoda. I've been training my new pet manta ray to carry the latest technology super high impact underwater missile launchers. Wanna ride him and try blasting some sharks? Oczywiście. Just watch out for the shark riders. They're carrying the latest JX5 underwater tracking ammunition. Seriously? Ale zaraz, 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 zaraz. O. Dziękuję. Jestem w stanie sprawdzić, czy ja zdobyłem coś, czy nie. Dobra. Czyli nie zdobyłem, okej. Okay. I 100 pro. Nie 100 pro. Aha, bo jeszcze przecież tam mam do otwarcia jedną skrzynkę. Spoko. Spoko, to się wyklepi. Okej. Okay. I oberwałem, czy co? Aha, dobra. No wiesz, lata praktyki. She says she accidentally turned it into a woolly mammoth for 5 minutes, but it should still be okay. Nie sądzę, osobiście nie sądzę. Uratowaliśmy Sadie. Dobra, i to na tyle. Jajka wszystkie. Żeby to nic nie było, że pominąłem. Nic nie ma. Tu. No nie, kurde. Pyk, pyk. I teraz wylatujemy stąd. Znaczy nie wylatujemy, ale... you know. I idziemy sobie, i idziemy sobie, i idziemy sobie, nie wiem gdzie. O. Idziemy sobie tu, bo tu jest chyba nie, tu jest zejście, ale gdzie jest klucz? A ciebie, gościu, też tu nie mam. Patrzcie, jakie to... Jakie to sprytne, kurde. Gdzie jest klucz, przepraszam bardzo, bo to jest w sumie bardzo ciekawe.
może, ale tylko może mi się jakoś uda stu zeskoczyć i zrobić glitch, jakiego świat jeszcze nie widział. Nie, raczej nie. Ten optymizm. Mój optymizm zabija wszystko, nawet duszę. No nie, jak chcę tam stać. No. Boże. Ten, kto wymyślił samochody, dlaczego zrobiłeś je takie głośne? Nienawidzę cię za to. Dlaczego je zrobiłeś takie głośne? Czy komuś by to przeszkadzało, jakby były odrobinkę cisze? No nie sądzę. Serio. Serio mi lot nie zaskoczył. Hop. Hop. Nie wiem, hop. Czyżby to było miejsce, gdzie wystrzeli mnie w powietrze? Może się mnie wystrzeli w powietrze. Powinien taką książkę napisać. Życie mnie wystrzeliło w powietrzu. The story of my life. Czy ja dostanę sobie klucz? Halo. Co ja mam z tobą zrobić? A może coś tu? Bo tak zbyt randomowe dla mnie to jest. Ten hełm. Dosłownie zbyt randomowy. Coś musi z nim być tutaj. Nie tak. A nie, bo jeszcze coś tutaj jest. Tylko jak się tam dostać? Przez tą jaskinię, z tego co widzę. A więc trzeba to sprawdzić. Try this. Dobra, pyk. Nie! Nie wiem, to jak zrąbać. No, Spyro. No ale ty weź mi tutaj, nie rób takich cyrków. Kurde, wspina się po tej drabinie i bez gadania mi. Tu. O. Pyk. I pyk. Kurde. Dobra. A, no rzeczywiście jest to ściana do rozwalenia. Pyk. Klucz, dziękuję bardzo, zdobyty. Tu nic nie ma już, więc mogę po prostu tu wlecieć. O, pyk. Idealne lądowanie, 10 na 10. Ciach. No, prawie perfekcyjnie, prawie. I poziom wyprotestowany, dziękuję. Nie! Dobra, to już koniec tego poziomu i zarazem tego odcinka. Prawdopodobnie z tego świata odcinki to właśnie będą jeden poziom, jeden odcinek, bo poziomy tutaj są aż takie długie, że są po prostu nieregularne, że po prostu mieszczą się w 3/4 odcinka i z 1/4 już nie mam co robić. Więc po prostu wolę po prostu zrobić krótszy odcinek, a nie robić czegoś, co mi prawdopodobnie nie... co mi przedłuży odcinek do 40 minut na przykład, albo 50. Też takie przypadki bywały. A więc no cóż, no dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jutro was zapraszam na Antichamber, a za tydzień na kolejny odcinek ze Spyro 3. Już chciałem powiedzieć 2, nie wiem czemu. A więc dzięki wam za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa!